Urodził się w Zielonej Górze, mieszka pod Warszawą, a startuje z Podlasia. Czego nie rozumiecie? Często pije piwo z Mencenem. Być może dlatego obydwaj nie pamiętają o słynnej piątce. Kiedyś tańczył z gwiazdami, a teraz tańczy tak, jak Brown z Korwinem mu zagrają. Jest punktualny, jeszcze nigdy nie zaspał na żaden program, no chyba że w trakcie programu, no ale znajomość z Korwinem zobowiązuje. Z zawodu jest politykiem. Nigdzie poza wiejską nie pracował. A był instruktorem windsurfingu. Umiejętność pływania czyni z niego profesjonalnego polityka. Swoje pierwsze polityczne kroki stawiał w Lidze Polskich Rodzin Romana Giertycha. A skoro o rodzinie mowa, w obawie przed nierozerwalnością małżeństwa chce, żeby jego żona przeniosła się z Ordo Iuris do Sejmu. I już wiadomo, kto będzie gościem Gry o Głosy. Prezes Ruchu Narodowego, współlider Konfederacji Krzysztof Bosak. Patryk Michalski, Wirtualna Polska. Beata Lubecka, Radio Z. Dobry wieczór. Gra o Głosy. Wspólny program Wirtualnej Polski i Radia Z. I oto on jest z nami, Krzysztof Bosak, prezes Ruchu Narodowego, współlider Konfederacji. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór panie, dobry wieczór panu i dobry wieczór państwu. Najpierw był taki uśmiech, a potem ten uśmiech gasł, jak pan słuchał o sobie. Nie mam problemu z drobnymi złośliwościami. Jedna się wkradła, nieścisłość. Zdaje się pewnie oczywista, że nie pracowałem nigdzie poza Sejmem. No jest to oczywiste kłamstwo kolportowane przez troli internetowych. No ale przecież chwileczkę. Powiedziałam o tym, że był pan instruktorem windsurfingu. To ciągle nie jest prawda. No jak to nie jest prawdą? To jest wersja promowana przez troli internetowych. Ale przecież to sam pan powiedział w moim programie w Radiu Z. Przecież pan się wykłócał o to. Dokładnie tak. To było nawiązanie do tego. Nie pamięta pan? Dokładnie oczywiście, tak. Że pamiętam, pani redaktor. Próbowałem egzaminować, czy pracowałem kiedykolwiek fizycznie, a nie czy w ogóle pracowałem poza Sejmem. To nie był normalna rozmowa. No i pan się oburzył wtedy. Nie, dlaczego? Czyli w końcu gdzie pan pracował, jeśli to było nieścisłość? Poza Sejmem także w Parlamencie Europejskim, w Fundacji Republikańskiej, w prywatnej spółce, która wydawała serwis internetowy i pewnie w kilku innych miejscach, których w tej chwili nie pamiętam. Ale ten windsurfing to chyba... najciekawszą. Windsurfing przygoda. Chyba najbardziej medialny. Zaczęło się od tego, że porozmawiałem o tym z dziennikarzem wprost, jak byłem najmłodszym posłem, który chyba w tej chwili jest w Rzeczpospolitej. On zrobił jakiś artykuł, młody poseł pływający na desce. Od tego czasu dziennikarze się tym interesują. No i myślę, że fajnie, dlatego że... Ale to też warto powiedzieć, że nie jestem jedynym posłem windsurferem w tej kadencji Sejmu. Jest jeszcze posłanka z Platformy Obywatelskiej, ale czy skończył która pan... była zawodniczką nawet. Ale ma pan normalnie certyfikat? Jakiś skończył pan kurs, tak? Certyfikat instruktora windsurfingu. Aha, ma pan odpowiednie... Aczkolwiek zawodnikiem dokument. Nigdy nie byłem, więc uważam, że nie ma się czym tutaj chwalić, raczej jestem zwykłym amatorem. Sejmowy zespół do spraw windsurfingu, bo różne zespoły są, więc i taki nie wiem, czy został powołany, ale w razie czego można powołać w kolejnej kadencji. Przypomnę, że w tym programie czekamy również na wasze pytania, które można zadawać naszemu gościowi, prezesowi Ruchu Narodowego, który teraz lekko tak zmarszczył brew. Nasz numer telefonu 321-321-321, to jest telefon do Radia Z. Proszę zostać z nami, bo emocji nie zabraknie. Już teraz mam wrażenie, że jakoś pan poseł jakiś taki jest lekko najeżony, ale zobaczymy, jak będzie dalej. Tych emocji na pewno nie zabraknie, no i czekamy na państwa głosy, również na naszym kanale na YouTubie Wirtualna Polska News. Tam bardzo proste pytanie, czy zgadzasz się z Krzysztofem Bosakiem? I od czasu do czasu będziemy sprawdzać, jak to jest, czy nasi widzowie, słuchacze się zgadzają, czy też nie zgadzają. Panie pośle, dlaczego akurat spodek na waszą konwencję wczorajszą został wybrany? Spodek katowicki? Dlaczego nie? A dlaczego tak? Duże miejsce. Ja myślałem, że bardziej chodziło o kosmitów niektórych na waszych listach. Chyba nie. Raczej tam jest fajne ustawienie audytorium, które dawało perspektywę do zrobienia widowiskowej scenografii i myślę, że każdy, kto oglądał, jeżeli ktoś nie oglądał, zachęcam, jest w internecie do znalezienia, cała transmisja z naszej konwencji, mógł zobaczyć, że rzeczywiście było bardzo widowiskowo. No i chyba fajnie to wyszło, szczególnie na tle konkurencji, która raczej blado wypada w tej kampanii wyborczej. Ale frekwencja chyba nie była jakaś taka porywająca frekwencja na tej... Ja myślę, że dziennikarzy to by żadna frekwencja nie zaskoczyła. No nie, tak, no było zaciemniona, 100 tysięcy ludzi. No gdyby było tak dużo ludzi. Zachęcam do zorganizowania imprezy na kilka tysięcy ludzi i ocenienia, czy to jest dużo, czy mało. My jesteśmy zadowoleni, uważamy, że wyszło fajnie. Góra była natomiast, natomiast na pewno będziemy robić jeszcze większe imprezy. Także jeżeli no ale ile było chce, osób w takim razie na tej sali? Kilka tysięcy. Kilka tysięcy, a to było 2, 3, 4 czy 5? Dokładnie, bo nie zajmowałem się rejestracją uczestników, ja się zajmowałem przemawianiem. Natomiast kiedy stałem na scenie, widziałem przed sobą kilka tysięcy ludzi i każdy, kto jest tym... Znaczy, pytanie, czy to w ogóle ma znaczenie dla radiosłuchaczy, dla widzów, no i dla wyborców. No jak się robi konwencję na dużym, w takim dużym miejscu, zapowiadaliście, że to będzie największe, że spodek ma odlecieć. No i była największa. A ile to kosztowało, panie pośle? Nie mam pojęcia. Skarbnik się zajmuje finansami. A skąd te pieniądze? Zaciągnęliście jakiś kredyt, czy jak to ze składek? Subwencji, panie redaktor.
partii politycznych. I to wystarczyło, tak? I rozumiem, że wystarczyło w takim razie. No, to... Nie do końca. Zbieramy pieniądze od darczyńców. Jeżeli ktoś chce wpłacić na kampanię Konfederacji, zachęcam do wejścia na stronę internetową, proponowania swoich datków. To był czas na reklamę. Ale jak mówiłem o kosmitach na listach, to nie zaprotestował pan, no bo trudno protestować, jeśli ma się na listach prorosyjskiego Grzegorza Brauna, Janusza Korwin-Mikkego. Ja puszczam drobne złośliwości mimo uszu. No nie, ale to zakładam, takie są fakty. Witold Tumanowicz. Zakładam, że w podobny sposób traktuje pan polityków innych opcji, więc czemu miałbym się oburzać? Łukasz Tulwiński, przed laty jako młody chłopak hajlował. Tomasz Stala, jedynka na liście Konfederacji w Częstochowie. Newsweek o nim pisał, antysemita negujący Holokaust. Marcin Sowiński twierdził, że Bluetooth niszczy twój mózg, a używasz go przecież na co dzień. No więc takie dość ciekawe kandydatury na waszych listach. No oryginalne. Przeleciał pan po dalszych miejscach. Na pierwszych miejscach mamy wielu fajnych profesjonalistów. Myślę, że w tej kadencji... Jedna kobieta na jedynce. W tej kadencji pokazaliśmy... że potrafimy merytorycznie pracować, mając 11 posłów, lepiej niż wszystkie inne opcje polityczne. No dobrze, ale tych kandydatów też pozwoli nie można przełożyć. Pozwoli pani redaktor, że skomentuję, tak? Jako jedyni głosowaliśmy przeciwko wielu antyobywatelskim ustawom, które niszczyły Polakom życie i myślę, że to jest gwarancją tego, że w następnej kadencji Sejmu ci, których wprowadzimy, rzeczywiście będą też głosować dobrze i to jest najważniejsze dla wyborców. A to, czy ktoś miał jakieś kontrowersyjne wypowiedzi w przeszłości albo ma je dzisiaj, jest no, dużo mniej istotne. Się jest dużo mniej... na listy. Może pan wytłumaczyć, po to, żebyśmy o nich rozmawiali, że Netanyahu, żeby... Bill Gates hoduje komary, przepraszam, GMO. Nie mam bladego pojęcia, panie redaktorze, kim jest kobieta, którą pan wymienia i mogę się z panem założyć, że nie będzie jej w najbliższej kadencji Sejmu. Dlaczego? Dlatego, że pewnie kandyduje z jakiegoś dalszego miejsca dlatego, że prowadzi kampanię na tyle anemiczną, że nawet ja o niej nie słyszałem. Aha, czyli po prostu... Więc jest mało prawdopodobne, że nasi wyborcy ją wybiorą. Mają takie miejsca, że się nie dostaną, faktycznie. Nie kobiety, tylko ludzie, którzy piszą jakieś dziwne rzeczy, o których nie to słyszałem. To po co ich wsadzacie na listy? Ktoś wam nie wsadza? Organizacja wyborcza wymaga, żeby wystawić setki, o ile nie tysiące kandydatów, mając możliwość prowadzić kilkadziesiąt osób. To chyba że macie tak krótką ławkę. Dlaczego? Tam na przykład zauważam, że wiele waszych kandydatek na przykład na waszych listach nie należy w ogóle do żadnej z waszych partii. Ani do Ruchu Narodowego, Panie ani do Konfederacji. Nie, no to rozumiem, że pani musieliście... Pani chce upartyjnić naszych kandydatów? Nie, chodzi tylko o to, rozumiem, że w Konfederacji nie ma zbyt wiele kobiet. O to mi chodzi. Jest wystarczająco wiele, żeby zarejestrować listy, spełnić parytet, któremu jesteśmy przeciwni. No tak, ale trzeba było jednak dobrać takie, które nie są w żadnej z partii, które należą do Konfederacji. Znaczy, szukanie dziury w całym. No jeżeli państwo chcecie szukać dziury w całym, proszę bardzo, nie mam z tym problemu. Natomiast dobrze, walorem Konfederacji nie jest to, czego państwo szukacie, bo szukacie dwóch rzeczy, tak? Szukacie gender balance i szukacie poprawności politycznej. Żadnej z tych rzeczy u nas nie ma. Nie. Także jesteśmy opcją dla tych, którzy chcą czegoś Konfederacja innego. Konfederacja ma coś do zaoferowania kobietom, tak de facto. Ale bardzo wiele. No. Jeden, to zaraz o tym porozmawiamy, jeden konkret, bo pana przemówienie było dość głośne. Sam pan mówił, że niektórzy panu mówią, że ponoć najlepsze w historii, a tam szukałem jednego... Gdzie ja coś takiego powiedziałem? Że ponoć najlepsze w historii. Na Twitterze ma pan napisane, panie pośle. No, niektórzy mówią, że jedno z najlepszych w historii. No może pan sam nie prowadzi swojego konta na Twitterze. Wydaje mi się, że cytuje pan profil Konfederacji. Dobrze, zaz zobaczymy. No sprawdźmy, sprawdzimy. Niektórzy mówią, że to moje najlepsze przemówienie w historii. To pana profil. To pan nie wie, co pan pisze na profilu? Chce pan zobaczyć? Bardzo proszę. To pana konto? Okej, być może to wrzucał ktoś z moich współpracowników. To ile osób prowadzi pana konto? W tej chwili ja jeszcze jedna osoba. To nie wie pan, co się pojawia? Ale nie wiem, w czym problem, no bo to jakby pan zaprotestował. Czyli nie uważa pan, że to było najlepsze przemówienie? Wie pan co, ja nie jestem od oceniania swoich przemówień. Uważam, że powinni to oceniać ludzie i ludzie mają prawo ocenić i sobie wyciągnąć wnioski. Jeszcze raz powiem to, co mówiłem wcześniej, że zachęcam do obejrzenia transmisji. Jest cała w internecie, każdy sobie może sam ocenić. Jestem gotów dyskutować o szczegółowych wątkach, które się pojawiły. No to porozmawiamy, jeżeli pan o wątkach, redaktor jest zainteresowany. Natomiast ja ocenę pozostawiam. Konkret, tylko jestem ocenę w szoku, pozostawiam dlatego, że ja panu cytuję widzą. Pana wpis na Twitterze, okay. A pan mi zarzuca, że okay. To nie jest pana konto. Więc no to już trochę sprawa wyjaśniona. I nie do końca wie, kto jest na listach. Sprawa wyjaśniona. Było sporo o wywracaniu stolika. Co to tak naprawdę znaczy? O, to tłumaczyłem na samym początku. Widzę, że pan jednak nie słuchał mojego przemówienia. Mówiłem może nie wszyscy słuchali. Mówiłem o tym, że zmieniamy reguły gry w polskiej polityce. To znaczy koniec ze sprzedawaniem się przez posłów za stanowiska i przedłużaniem władzy PiSu. Wszystkie inne partie sprzedały swoich posłów za stanowiska, ze swoich list i dlatego rząd PiSu ciągle trwa. I koniec z tym szantażem, że trzeba poprzeć powrót Tuska do władzy, jeżeli ktoś jest przeciwko PiSowi. Konfederacja będzie uprawiać w następnej kadencji politykę na swoich własnych zasadach i te zasady, jakie my
definiujemy, to są takie, że ani nie przedłużymy władzy Kaczyńskiego, ani nie damy powrotu Tuskowi. Jasne, ale cały czas mówicie o tym wywracaniu stolika, więc dla pana przygotowałem tutaj taki mały stolik po to, żeby pan mógł ewentualnie pokazać całej Polsce, na czym to polega i dlaczego w ogóle ta cała taka anegdota. Więc jeśli będzie pan miał ochotę to może w trakcie programu wywrócić stolik, to ja panu tutaj go zostawię. Jasne, i będę miał gdzie oprzeć kawę. Będzie można wywrócić stolik. No ale ja nie sądziłem, że pan się dosiądzie do tego stolika i go nie wywróci. Tylko na razie go po prostu wykorzystuje. Wywróci, czyli Krzysztof Bosak na razie nie wywraca. Przysiadł się do stolika. Bo panie redaktorze, to nie ten stolik. Pan przyniósł stołeczek. Okay. Natomiast my mamy zamiar wywrócić stolik, przy którym siedzą PiS, Platforma, Lewica, PSL, partie, które dobrze się dogadują, mimo że w mediach się różnią. Dobrze się dogadują w TVP, gdzie nie przeszkadza tak zwanej totalnej opozycji, że jesteśmy jedyną partią, której w ogóle tam nie ma. Bardzo się dobrze czują. Dobrze się czują w Parlamencie Europejskim, gdzie grają do jednej bramki w sprawach unijnych, wspólnie popierając federalizację Unii Europejskiej, Fit for 55, politykę szkodliwą klimatyczno-energetyczną, Europejski Zielony Ład, który będzie niszczył polskie rolnictwo i wiele, dyrektywę budynkową, którą ukrywają przed społeczeństwem. Dobrze się dogadują w prezydium Sejmu, gdzie próbowali łamać regulamin Sejmu i my jako jedyni zaprotestowaliśmy, żeby zmieniać regulamin zgodnie z zasadami. To pan już to mówi. To wszystko trzeba zatrzymać. To znaczy my będziemy to demaskować na każdym kroku. Jeżeli komuś się podoba taki kartel, że mamy PiS i Platformę, które niby się bardzo różnią, a w fundamentalnych sprawach się zgadzają, co pokazało na przykład otwarcie Polski i Unii Europejskiej na produkty rolne z Ukrainy. Przecież oni wszyscy byli za tym. My byliśmy jedyni przeciw. I w tej chwili wielcy nawróceni. Tak? Przypomnę, że mamy... Komuś to wszystko odpowiada. Mamy numer telefonu, po który ma możecie opcja, dzwonić jak ktoś chce zmiany. Naszemu gościowi Gry o Głosy 321-321-321. To jest telefon do Radia Z. Panie pośle, wracając do waszej konwencji, jak chcieliście, odlotowej, dlaczego nie przemawiał Grzegorz Braun? Taki był plan skonstruowany przez sztab, ale żeby przemawiali wyłącznie. Czyli panu i Mencenowi? Czy ukradł? Czy ukradłby? Nie, nie sądzę. Dlaczego? No bo jak na konwencji w czerwcu, to jednak zebrał największe oklaski, kiedy wystąpił. A miał mocno antyukraińskie wypowiedzi. Bardzo duże brawa zebrał też Janusz Korwin-Mikke, który występował na sam koniec. Tak, są tacy środowiskowi liderzy, którzy mają bardzo duży aplauz w środowiskach, które stworzyły Konfederację. Jednocześnie niekoniecznie zachwyceni są nimi ci, którzy jeszcze wahają się co do tego, czy głosować na Konfederację. Czyli dlatego schowaliście Brauna, ponieważ... Ale jak można mówić o schowaniu, tak? Jeżeli ktoś jest... siedzi w pierwszym rzędzie, bierze udział w kampanii. Ale co innego, że siedzi, to jest pytanie do pani redaktor i do pana redaktora. Ile razy zaprosiliście Grzegorza Brauna, żeby wyjaśnił swoje racje? Wystarczy, że pan zrobił z niego wczoraj pluszowego męczennika. Zdaje się, że zero, panie redaktorze. Dobrze liczę? Zacytuję. Zero. Panie redaktor też zero, prawda? No to zadajcie do siebie pytanie, dlaczego wycieszyliście Grzegorza Człowiek, Brauna? Który reprezentuje Kremlowskie. Ale może panie redaktor wyjaśnić, albo pan redaktor, jak wycieszyliśmy? Jeżeli państwo go zaprosicie, to przyjdzie. Panie pośle, Konfederacja nikomu nie zabiera głosu. Pozwoli pan, że jednak zacytuję, co pan wczoraj mówił. Na konwencji jednak Grzegorz Braun nie wystąpił. Jeden z naszych posłów, który jest tutaj na sali, został najbardziej ukarany ze wszystkich posłów i polityków III Rzeczpospolitej. Odebrano mu z wynagrodzeń kilkaset tysięcy złotych w sumie. Poruszyłem tę sprawę na konwencie seniorów i wiecie co, pani marszałek, która to przeforsowała przez prezydium Sejmu, nawet o tym nie wiedziała. Czyli taki pluszowy męczennik Konfederacji Grzegorz Braun. Niech pan odda kilkaset tysięcy złotych ze własnego wynagrodzenia, a później komentuje, kto jest pluszowym męczennikiem. Moim zdaniem to jest dość duża suma dla normalnego Polaka. Tak, to jest poseł, który mówił do ministra zdrowia, będziesz pan wisiał, przypomnę. To chyba nie jest wypowiedź. Przecież to jest emocja, którą wielu Polaków podziela. Po ale tym, panie pośle, to są jednak granice, myślę, że to się nie mieści w debatach. Bez żadnej podstawy prawnej. Myślę, że to się nie mieści naprawdę w granicach cywilizacji. Ale jak debaty. Pan chce, to niech pan broni byłego ministra zdrowia i wszystkich nadużyć rządu PiS-u. Ja protestuję przeciwko które mogą być groźbami karalnymi, więc nie ma na to zgody. No i mamy jasność. A pan rozumie mnie pochwala. Ja nigdy takich tekstów nie wygłaszałem, natomiast one są realną emocją społeczną. Myślę, że jako dziennikarz nie może pan tego nie dostrzegać. Nawet jeżeli będziecie próbowali, udawać, że nie ma Grzegorza Brauna. No. My nie udajemy. Wy udawaliście. Tak. Mamy telefon. Bardzo proszę. Program Konfederacji opiera się na niskich podatkach, likwidacji niepotrzebnych danin i socjalu dla większości osób. Jakie jest zatem stanowisko pana i pana partii w stosunku do finansowania Kościoła z naszych podatków? Czy pan i pana ugrupowanie poprze w przyszłej kadencji rozdział Kościoła od państwa, w tym wypowiedzenie konkordatu i opodatkowanie osób duchownych na zasadach ogólnych, tak jak to proponują pozostałe partie opozycyjne?
Czy będzie pan w stanie honorowo złożyć mandat poselski i odejść na zawsze z polityki, jeżeli pan i Konfederacja zagłosuje inaczej niż pan teraz odpowie? Bardzo prosimy o odpowiedź. Po pierwsze to, co do końcówki pytania, no dość zabawne. Ja mogę przedstawić swoje stanowisko, natomiast jeżeli w jakiejś sprawie nie mamy wspólnego stanowiska przedyskutowanego, no to żądanie takich zobowiązań jest trochę niepoważne ze strony słuchacza. Jeżeli chodzi o finansowanie niepoważne kościoła... Niepoważne ze strony słuchacza? To przecież tak, jest potencjalny wyborca pana. Panie redaktorze, no powiem szczerze, nie brzmią jak nasz potencjalny wyborca. Ale rozumiem, że pan chce w nim takiego widzieć, no to jest pan większym optymistą niż ja. Ale idźmy dalej. Jestem przeciwnikiem finansowania kościoła z podatków. Uważam, że powinno być tak, jak jest obecnie, czyli żadnych podatków kościelnych, jak w niektórych państwach zachodnich. Powinniśmy mieć oddolne, rozproszone finansowanie, tak jak jest w tej chwili przez tace. Rozumiem, że jednak pytanie nie było tak naprawdę o to, tylko o fundusz kościelny. Tak. Fundusz kościelny jest jakby śladem niezakończonych spraw reprywatyzacyjnych. Uważam, że raz powinno się to zakończyć jakąś ustawą, która załatwia tematy reprywatyzacyjne i tego problemu mogłoby już wówczas nie być. Kolejna rzecz, o którą tam zapytał pan redaktor, to jest słuchacz, to jest wypowiedzenie konkordatu. Każdy, kto jest prawnikiem, wie, że umowy międzynarodowe mają sens. Konkordat jest umową międzynarodową porządkującą różnego rodzaju rzeczy, na przykład tak jak związane z prawem rodzinnym i zawieraniem małżeństw. W tej formie jest Mamy w Polsce bardzo wielu katolików, którzy jednak chcą zawrzeć małżeństwa katolickie, więc myślę, że nie ma co im utrudniać życia, nikt nikogo nie zmusza do korzystania z tego. Natomiast jeżeli ktoś ma jakieś pomysły na poprawę konkordatu, to chętnie ich wysłucham. Tylko jak na razie ze strony tzw. antyklerykałów się z tymi racjonalizatorskimi propozycjami nie spotkałem. Panie pośle, musimy przejść do kolejnego tematu. Zastanawiam się, czy co pan w ogóle myśli na temat tego wzmożenia polityków PiSu, jeśli chodzi o film Agnieszki Holland Zielona Granica. Prezydent mówi, rzekomo cytując, ale sam to wypowiada, tylko świnie siedzą w kinie. Pytanie, czy pan się pod tym podpisuje? Prezydent powiedział coś takiego? Tak, powołując ale, się no tak, na ale takie było oświadczenie związkowców ze Straży Granicznej, a to z kolei nawiązanie... Szczerze powiedziawszy, wolałbym, żeby to była nieprawda i żeby ale pan to jednak... Ale pan prezydent też rozumiał emocje. No. O tak jak pan rozumiał emocje. Okej. Czego zabrano? No ja myślę, że to jest jednak chyba lekka przesada. To znaczy film może się podobać lub nie, natomiast wszyscy mają prawo go zobaczyć i obrażanie osób, które chcą zobaczyć głośny i kontrowersyjny film jest dla mnie osobiście niedorzeczne. A ma pan wrażenie, że niektórzy politycy PiSu się zagalopowali w tym? No bo nie, przecież... tu jest wyrachowanie, panie redaktorze, to jest najzupełniej oczywiste. Dzisiaj rano brałem udział w programie TVN24 Kawa na ławę i było widać, że to jest gra i ze strony PiSu i Platformy. Tak? Na rozgrywanie tematu i budowanie polaryzacji. Temu jako Konfederacja też jesteśmy przeciwni. No dobrze, ale jednak to... Znaczy to będzie wykorzystywane kampanijnie i to jest... Ale te inwektywy, które jak padają... Jak to się wyraził, któryś z polityków PiSu, kampanijne ale złoto dla PiSu. Ale ta nagonka, tak? która jest rozpętana wobec Agnieszki Holland, no jednak porównanie jej do propagandysty z czasów III Rzeszy, no to już jest po prostu o 10 mostów za daleko. No, pewnie niektórzy mają taką opinię i nie mają inną. Ja filmu nie widziałem, więc na razie go nie oceniam. Temat jest wrażliwy i delikatny, tak? Dlatego że wiadomo, że funkcjonariusze Straży Granicznej i żołnierze Sił Zbrojnych powstrzymali utworzenie z Polski korytarza nielegalnej imigracji do Europy Zachodniej. I to jest działanie godne pochwały. I wiadomo, że granic nie strzeże się wyłącznie dobrym słowem i uśmiechem, tylko po to żołnierze i funkcjonariusze mają broń, żeby je czasami używać. Uważa pan, że strzelanie jest możliwe? No jeżeli jest niezbędne, to jest niezbędne. Uważa pan, że strażnicy graniczni chroniąc granicę mogą strzelać do migrantów? To nie, do migrantów, panie redaktorze, pytanie, kto to jest migrant? Jeżeli ktoś na przykład atakuje strażnika, to jest migrant czy to jest kryminalista? Jakby pan to określił? No moje pytanie brzmi, czy może strzelić? Moim zdaniem do kogoś, kto przekracza nielegalnie granicę i wywołuje jednocześnie, powoduje zagrożenie dla zdrowia i życia funkcjonariuszy lub żołnierzy, oni mają prawo otworzyć ogień. Natomiast oczywiście to zależy też od rozkazów. I wiemy w tej chwili od ludzi służących na granicy, że rozkazy mieli nie strzelać, nawet jak do nich rzucali kamieniami, nawet jak z drugiej strony chodzili i grozili ale bronią i celowali w nich. To mieli, to są informacje również potwierdzone przez media głównego nurtu. Nikt ognia nie otworzył, mimo że wiele osób było zaatakowanych i miało obrażenia, tak? Prezent od nas. Dziękuję. Co to jest? Bilety. A, na dla pana i dla pana dwa żony. Bilety. Na jutro mamy nadzieję, to że... jeszcze opiekunkę do dzieci. No, dacie radę. Liczymy dacie na to, radę. Bo to
trosce o to, żeby debata kładę publiczna... na stolik, który się nie wywrócił. Którego pan nie wywrócił. W trosce o to, żeby debata publiczna była lepsza, w sensie takim, że można krytykować. Znaczy taka się wrzawa zrobiła, że boję się, że mnie to nie ominie. To proszę dwie, dwie i pół godziny rozczulania się nad trudnym losem osób, które postanowiły oddać się w ręce przemytników. To nie jest to, o czym proszę marzę. Dać znać po seansie. A teraz posłuchajmy, co na pana temat sądzą mieszkańcy z okręgu, z którego pan startuje, czyli z Białegostoku. Tutaj startuje Krzysztof Bosak. Czy pani kojarzy tą osobę? Konfederację. Co pani myśli o tej osobie? No nie mam dobrych myśli. Nie podoba mi się. Co się pani nie podoba? No jego zapatrywania na przyszłość, na kobiety, nie w niej nie podoba mi się. Taka mniejsza wersja Korwina według mnie, tylko taka jeszcze schowana. Ta cała ich partia, przecież to jest tragedia. Co pana zauroczyło w Krzysztofie Bosaku? Zauroczyło, żeby... No, żeby było lepiej, tak? Żeby po prostu lepiej się ludziom żyło i żeby nie było takich przekrętów, jak są przekręty. Czyli jest pan zwolennikiem Konfederacji? Jestem. No i co pan na to? No, ludzie podzieleni w opiniach. Jak to zawsze, byłem na Marszu dla Życia w niedzielę ostatnią, czyli tydzień temu w Białymstoku, spotkałem się z wieloma wyrazami sympatii. Jakbym poszedł na marsz feministek w Białymstoku, to pewnie by mnie wygwizdały. No to jest w społeczeństwie podział ze względu na poglądy. Naturalne jest, że każdy ma swoich sympatyków i swoich krytyków. No, ale jedna z tych widziała tragedia. No tragedia. Normalna rzecz. No, zobaczymy. Jestem ostatni do krytykowania obywateli za to, że są krytyczni wobec polityków, ze mną włącznie, dlatego że sam jestem bardzo krytyczny wobec polityków. Zobaczymy, co pan wie o regionie, z którego pan startuje. Quiz o regionie. To pytanie pierwsze. Jak nazywała się historyczna, nieistniejąca już żydowska dzielnica Białegostoku? A. Hanajki, B. Dojlidy, czy C. Bacieczki? A, B czy C? C. Zaznaczamy C i sprawdzamy w takim razie. Czy to jest prawidłowa odpowiedź? Niestety nie. Prawidłowa odpowiedź to było A, Hanajki. Czyli tutaj minus. Jakie zwierzę z maskotką Jagiellonii Białystok? A, żubr, B, pszczoła, C, tygrys. Którą odpowiedź pan wybiera? A, B czy C? Która jest właściwa? A. A, zaznaczymy A w takim razie. Czy to jest prawidłowa odpowiedź? Żubr? Nie. Niestety nie. Najbardziej intuicyjne, nieprawda? Pszczoła. No, czyli jeszcze jeśli chodzi o znajomość regionu, no to dwa minusy niestety. Quiz programowy. Zobaczymy, może z tym poradzi sobie pan lepiej. Pytanie pierwsze. O ile procent tańsze mieszkania obiecuje Konfederacja? A o 10%, B o 20%, czy C o 30%? O 30%. Zaznaczamy i sprawdzamy. To jest prawidłowa odpowiedź. Dodam, że dość takie optymistyczne założenia w programie. W mieście wojewódzkim mieszkanie za rzekomo teraz jest 600 tysięcy, ma być za 420, czyli po ile? 7 tysięcy za metr kwadratowy. No, chciałabym w programie to zobaczyć, jest naprawdę. Tabela z wyliczeniem, skąd miałaby ta obniżka wyniknąć. Zachęcam do lektury. I ile stron ma liczyć nowa ustawa o PIT proponowana przez Konfederację? A 5, B 42 strony i C 47 stron. Która? 42. Zobaczymy, czy to jest prawdziwa odpowiedź. Prawidłowa. No i tak. Zgadza się. Co prawda pan poseł o regionie wie jeszcze niewiele albo bardzo niewiele. Ale natomiast programie. No to tak, no sam go pisał chyba, nie? No, żałuję, że nie było więcej pytań o region. 521, tyle teraz liczy ta obecna ustawa o PIT. Czy no dobrze, to zobacz. Razy krótsza ma być według naszej propozycji. Zobaczmy, jak oceniają pana nasi słuchacze i nasi widzowie na naszym kanale. Czy zgadzasz się z Krzysztofem Bosakiem? 79% mówi tak, 21% mówi nie. Duża mobilizacja pana zwolenników. Nie, no może dziękuję bardzo tym, którzy zagłosowali tak. Szczerze powiedziawszy, po takiej serii trudnych pytań, jakie państwo zadali, to sam nie wiem, jakbym zagłosował. Tutaj jednak wyczułam pewien sarkazm. No, dziękujemy bardzo naszym słuchaczom Radia Z, ale to nie znaczy, że się rozstajemy, nie. Jesteśmy w Telewizji Wirtualna Polska, jesteśmy na portalu Wirtualnej Polski i na Radio Z.pl i Krzysztof Bosak oczywiście z nami zostaje, więc proszę zostać z nami. Się. Dziękuję i pozdrawiam, dobrego wieczoru. Gra o głosy. Wspólny program Wirtualnej Polski i Radia Z. To jest program Gra o głosy. Naszym gościem cały czas jest Krzysztof Bosak. Czekamy na państwa telefony 321-321-321. Telefon to jest ten Radia numer, Z. Oczywiście. Jest też ankieta, czy zgadzasz się z Krzysztofem Bosakiem, jak
Słyszeliśmy przed chwilą te wyniki dość zadowalające dla Krzysztofa Bosaka. Pozytywnie zaskakujące. To może teraz tak. Mieliśmy dla pana przygotowane, no zdradzę pewne kulisy, pytanie od Artura Dziambora, od pana dawnego kolegi, ale tak się złożyło, że to pytanie pokrywało się z pytaniem naszego słuchacza. Ono dotyczyło, nie będziemy go emitowali, bo udzielił pan odpowiedzi. Ja tylko jedną rzecz sprostuję, że ciągle kolegi, my siedzimy prawie obok siebie w Sejmie, mimo że Artur Dziambor przeszedł do innego środowiska politycznego, co oceniam negatywnie. To ciągle ze sobą rozmawiamy normalnie, tak jak się znamy. Ale on chyba musiał odejść od was tak de facto generalnie. No niestety był to jego wybór w mojej ocenie. No ale chyba został przez was nie do końca dobrze potraktowany. O, pani redaktor, propozycja pierwszego miejsca, start do Sejmu, to nie jest złe traktowanie. Tutaj w takim kulisy, ale zobacz Beata, może dlatego pan poseł Dziambor zadał takie delikatne pytanie. Bo było tak Krzysztofie naprawdę, tak. No tak było bardzo Francja elegancka. Do końca mediowałem, żeby Artur został z nami, no niestety się nie udało, żałuję. No dobrze, ale mamy jeszcze jedno pytanie. Pytanie od przedstawiciela pokolenia Z z redakcji Vibes. Bardzo proszę. Dzień dobry, Konrad Siwik, redaktor serwisu Vibes. Pytanie do pana Krzysztofa Bosaka. Jaka byłaby pańska reakcja, gdyby któryś z pana synów w wieku nastoletnim wyznał, że jest osobą homoseksualną lub że zamierza dokonać korekty płci? Co by powiedział pan swojemu dziecku w takich okolicznościach? To jest osobiste pytanie i prosimy o odpowiedź. Odmawiam odpowiedzi na pytanie o własne dzieci czy własną rodzinę, ponieważ uważam, że w ogóle wchodzenie w tego typu spekulacje jest niestosowne. Niezależnie w ogóle, jaki temat by chodziło, a w szczególności seksualność jest delikatnym tematem, natomiast mogę udzielić odpowiedzi ogólnej. Niezależnie jakie kto ma preferencje seksualne, jeżeli to jest członek rodziny czy grupy towarzyskiej, należy taką osobę traktować najlepiej jak się potrafi. Kochać, szanować, traktować po koleżeńsku, jeżeli to jest grupa towarzyska, zawodowa. Natomiast nie znaczy, że we wszystkim trzeba się z taką osobą zgadzać. Czyli tak jak w każdej innej sprawie w życiu. I też przestrzegałbym przed takim podejściem, że każda osoba homoseksualna, czy mająca jakieś inne jeszcze preferencje, jest zwolennikiem programu organizacji LGBT. Nawet na naszych spotkaniach, które organizujemy w tej chwili w różnych miejscach kraju, zdarza się, że podejdą osoby, które w trakcie robienia zdjęć, ostatnio taką sytuację miałem w Szczecinie, powiedzą, że jest się homoseksualistą i jednocześnie szanuje się to, że my sprzeciwiamy się dążeniom organizacji LGBT. No to ciekawe bardzo. Zawsze uwielbiam te opowieści polityczne. No widzi pan, ja też się zdziwiłem. Ja też się zdziwiłem, że ktoś robi mi takie wyznanie, a jednak... To kiedyś poproszę o nagranie. No to może ta osoba będzie oglądać. Może ta osoba będzie oglądać nasze nagranie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu. I skontaktuję się z redaktorem Patrykiem Michalskim, żeby powiedzieć, że... Samo słowo preferencje zakłada, że się coś preferuje, że się ma na coś wpływ. Preferować to można... najdelikatniejszego słowa, może pan to nazwać jak chce. Ja bym się trzymał jednak po prostu faktów, bo preferować to można kolor, potrawę, a orientacji seksualnej się nie wybiera, więc no tutaj myślę, że są lepsze słowa. Dobra, bez sporu słówka. Natomiast jeszcze co do tego pańskiego wcześniejszego pytania, ono moim zdaniem zawiera pewną manipulację, to znaczy mówienia o tej tak zwanej korekcie płci. Koryguje się błąd, płeć nie jest błędem. Płeć jest czymś, z czym się rodzimy i uważam, że ta narracja ma charakter ideologiczny. To znaczy ona ma służyć... Jest jednak nauka i medycyna. Dysmorfia płciowa, zna pan takie określenie. Ale są ludzie, którzy jednak rodzą się i czują się... Różne rzeczy ludzie czują i musimy mówić o tym otwarcie, że naukowcy w tych sprawach spierają się. Jest w tej chwili wielka dyskusja w Europie, że za daleko w innych państwach, w Polsce jeszcze nie, co ciekawe, się nie zaczęła. A w jakich krajach? W krajach zachodnich, na przykład takich jak Wielkiej Brytanii. Tak? Mhm. Tam w tej chwili zacieśniono reguły, jeżeli chodzi o doprowadzanie do tak zwanej zmiany płci przez dzieci, ponieważ okazało się, że diagnozy były stawiane zbyt lekko. Mamy zresztą pierwszego, zdaje się, w Polsce, jak ktoś mówi, detranzycjonera, tak? Czyli dość kontrowersyjna osoba. No, każdy, kto się tą tematyką zajmuje i się wypowiada niepoprawnie politycznie, staje się kontrowersyjny. Tak działają media głównego nurtu, tak? Że jak ktoś mówi coś niepoprawnego politycznie. Tak, ale nie, no to jakby, panie redaktorze, mówimy o panu Sakowskim, który jest osobą publiczną, prowadzi tam swoje własne platformy blogowe, pronaukowe, tak? I on w ogóle w poglądach się nie utożsamia z nami. On zdaje się ma poglądy raczej w lewą stronę. Więc wie pan, no, on jest dla mnie kontrowersyjny ze względu na poglądy polityczne, ale nie ze względu na to, że zaczął kwestionować, że całe to popychanie ludzi w kierunku tak zwanej zmiany płci jest czymś niebezpiecznym. Nikogo nie musi popychać często osoby, które po prostu dokonują korekty płci, bo
o tym. Myślę, one najczęściej mówią. Tak, korekty. Na tyle trudna, że to nie podejmujesz takiej decyzji, po prostu od tak, bo ktoś ma takie widzimisię. Myślę, że są lepsi specjaliści niż pana uśmiech i takie... Lepsi specjaliści, którzy na tym zarabiają, nie mówią wszystkiego. Rozumiem, że Krzysztof Bosak za to wie wszystko na ten temat, przewracając znacząco oczami dość gardząco trochę, wobec tych ludzi. Tak? Na ten temat. No, ludzi trzeba szanować ze względu na szacunek dla nich i troskę o nich. Trzeba mówić uczciwie, że niektóre procedury paramedyczne, w które są popychani, niekoniecznie będą z nich zadowoleni na koniec. Powiedział Krzysztof Bosak, ekspert od procedur medycznych, zwolennik sprawdzonych szczepionek i który ma na listach kolegów i koleżanki przeciwników 5G. Dobrze. Rozumiem, panie redaktorze, że to, co pan wygłosił, w jakiś sposób unieważnia moją opinię, tak? Nie, wymieniliśmy się po prostu opiniami i uprzejmościami. Panie pośle, o aferę wizową. Ale pan się czuje obrońcą jakiegoś światopoglądu w tej kwestii? Jaki światopogląd? Bardzo zaangażowany. Zasad, pewnych zasad. Okej, ja też jestem obrońcą zasad. I jedna z tych zasad jest taka, że do nowinek trzeba podchodzić ostrożnie, a to, żeby nastolatkom czy nawet dzieciom proponować terapie hormonalne w celu wstrzymania rozwoju płciowego, to jest jeden wielki eksperyment. Mamy, zdaje się, teraz już przejdziemy do polityki zagranicznej, mamy, zdaje się, no, poważny zgrzyt na linii Polska-Niemcy, no bo kanclerz Niemiec mówi o tym, że skandal wizowy wymaga wyjaśnienia. Wcześniej słyszeliśmy zapowiedzi minister spraw wewnętrznych tamtejszej, że te przejścia polsko-niemieckie będą kontrolowane. No i jest też oświadczenie Zbigniewa Rała, czyli ministra spraw zagranicznych, szefa polskiej dyplomacji, który mówi, że oświadczenia w tej sprawie wskazują na próbę ingerencji we wewnętrzne sprawy państwa polskiego i toczącą się kampanię wyborczą w Polsce. No i jest apel o powstrzymanie się od oświadczeń szkodzącym naszym wzajemnym relacjom. Czego pan się tutaj spodziewa? Szczerze powiedziawszy, niczego. Moim zdaniem to jest normalna sytuacja. Moim zdaniem PiS próbuje grać w tej kampanii na takiej swego rodzaju germanofobii, dlatego że z badań wynika, że mając starszych wyborców, oni pozytywnie reagują na komunikaty antyniemieckie. I PiS wykorzystuje każdą okazję do formułowania komunikatów antyniemieckich, ale nawet wówczas, kiedy politycy niemieccy wypowiadają się zdroworozsądkowo. Jeżeli w Niemczech ktoś wreszcie chce się bronić przed nielegalną imigracją z obcych kręgów kulturowych, to jest wyraz zdrowego rozsądku. To zasługuje na pochwałę. My robiliśmy to samo, co Niemcy w tej chwili zapowiadają. Czyli kiedy Merkel wpuściła sobie strumień miliona czy ponad miliona imigrantów niekontrolowany z najróżniejszych państw na świecie, to po tym, jak oni zaczęli przechodzić z niektórych miast Niemiec wschodnich na naszą polską stronę, w województwie moim rodzinnym lubuskim, na przykład, to na wniosek mieszkańców zostały ustanowione specjalne patrole. Ale pan się pogranicznie. Czyli ta reakcja Niemiec dla pana jest absolutnie uzasadniona. Ona jest normalna w strefie Schengen. Dokładnie to samo robili na przykład Austriacy, przemykając granicę włoską. To samo robimy my, robiąc kontrolę tych, którzy wjeżdżają z Litwy. A pan się spodziewa teraz wezwania na przykład ambasadora Niemiec? Nie, no, po takim oświadczeniu szefa MSZ-u? Ale przecież on nie powiedział nic szczególnego. On powiedział, że sprawę trzeba wyjaśnić. Się. No to czy to jest, a dla kogoś jest kontrowersyjne? No mówi o próbie ingerencji we wewnętrzne sprawy państwa polskiego. Jaka ingerencja? Przecież nic nie zapowiedział. Ingerencja to by była, jakby zapowiedział, że komisja z Bundestagu przyjedzie badać, co się dzieje u nas w MSZ. Czyli PiS przesadza z tymi emocjami antyniemieckimi według pana? Z badań pewnie wyjdzie, że nie przesadzają. No nie, ja nie pytam o badania, ale tylko o pana zdanie. Ich działanie nie jest zorientowane na dobrą politykę zagraniczną, ich działanie jest zorientowane na dobry wynik wyborczy. Politykę zagraniczną oni mają gdzieś, w zasadzie jej prawie w ogóle nie prowadzą. A nie ma pan takiego poczucia, że Konfederacja, która sprzeciwiała się migracji, trochę przespała tę sprawę, że próbuje zbijać kapitał polityczny Platforma Obywatelska, z której to wy się teraz nabijacie, że mówicie, że oni są, że udają teraz Konfederację, że są tacy anty? Nie, moim zdaniem zrobiliśmy wszystko, co należy zrobić. Natomiast oczywiście jest naturalne, że w takim systemie medialnym, jaki mamy, media tańczą wokół Tuska przede wszystkim. Jeżeli... Wszystkiemu winne są jak zawsze media. No ja nie wiem, czy to jest wina. Ten system jest tak skonstruowany, że zajmuje się przede wszystkim aktorami, którzy są na pierwszych pozycjach sondażowych. Tusk i koalicja. To nie jest wina pana redaktora czy pani redaktor. Tak, nie, bo ja nie mówię tego z wyrzutem, tak? Ja mówię to z pewnym zrozumieniem. Pan się próbuje odegrać za to tańczenie na nutę Brauna i Korwina. To teraz nie. My rozumiemy.
rozumiem, że wokół Tuska musimy... Wiem, jakich mamy polityków w partii, jeśli nie obrażam za to, że państwo ich przypominają. Ale też zadajemy pytania w imieniu Platformy Obywatelskiej. Jeżeli będziemy na pierwszej pozycji czy drugiej pozycji sondażowej, zakładam, że państwo będziecie tak samo intensywnie zajmować się nami, jak w tej chwili dziennikarze zajmują się Tuskiem. Jeżeli my oprotestowaliśmy, przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że my zwracaliśmy uwagę na hipokryzję PiS-ów w sprawach polityki migracyjnej. Myślę, że pan redaktor i pani mogą to nawet pamiętać. No ja o tym pisałem od 2018 roku. Jak pierwszy raz napisałem o tym, że w Polsce się robi za dużo Hindusów, to dziennikarze na mnie wsiedli, że jestem bardzo nietolerancyjnym, złym człowiekiem i że w ogóle nie powinienem o tym pisać. Dobrze, to tylko, że politykę... po tym, jak żeśmy o tym napisali w 2018 roku, PiS zdymisjonował swojego wiceministra spraw wewnętrznych. Nie wiem, czy państwo to jeszcze pamiętacie. Także my jesteśmy w tym temacie od 5 lat, Platforma od kilku tygodni. Życzymy kolegom z Platformy powodzenia na nowych pozycjach antyimigranckich. Polsko-ukraińskie relacje. Mówi pan zabrać w socjal wszystkim z paszportem ukraińskim, czyli rozumiem, że bohatersko... O, my szerzej mówimy o wszystkim cudzoziemcom. Rozumiem, że w tym chce pan bohatersko odebrać 500+ czy 800+ matce z dzieckiem, która ucieka przed wojną i pracuje w Polsce. Ukraińce, tak? No jest to logiczna konsekwencja tego, co proponujemy, tak. Czyli na przykład, tak sobie myślę teraz w takim przykładzie, mamy kobietę z dzieckiem, która pracuje w Polsce i ona ma wypadek i ląduje w szpitalu. I kto wtedy ma zapłacić za jej pobyt w szpitalu? Zgodnie z polskimi przepisami taka osoba, jeżeli pracuje w Polsce legalnie, powinna być ubezpieczona i mieć opłacone składki zdrowotne. Natomiast nie widzę żadnego powodu, żeby Polacy fundowali komuś opiekę zdrowotną. Zdaje się, że minister Ścigaj podała, że to kosztuje 300 milionów złotych miesięcznie, żebyśmy my wszystkim z obcym paszportem fundowali bezpłatną opiekę zdrowotną, jeśli w Polsce nie płacą składek zdrowotnych. To jest absurd. Żadne państwo w Unii Europejskiej nie prowadzi tak fajnej polityki wobec osób z obcymi paszportami. Dlaczego my mamy akceptować to, że PiS zaproponował politykę, która jest sprzeczna z interesami Polaków i na którą nie zdecydowało się żadne państwo w Unii Europejskiej. To moim wtedy zdaniem... można machnąć ręką, tak? Bo to po prostu kobieta jest... Nie machnąć ręką. No jeżeli ktoś jest w trudnej sytuacji, to mamy organizacje charytatywne, mamy solidarność społeczną, możemy takim osobom pomagać. Natomiast tworzenie instytucjonalnych rozwiązań, że my będziemy finansować z polskich podatków nie tylko świadczenia dla Polaków, na które nie ma dość pieniędzy, ale jeszcze dla całego świata, jest niedorzecznością. No dobrze, a co z tak naprawdę wzrostem PKB? Bo na przykład Crédit Agricole oszacował, że uchodźcy wojenni z Ukrainy przyczynili się do zwiększenia tempa wzrostu PKB o 0,4 do 0,5 punktu procentowego w 2022 roku. Z kolei na przykład Deloitte wylicza, że przy odpowiedniej strategii integracyjnej uchodźcy wojenni mogą pomóc we wzroście PKB nawet o 3,5%. No są różne kalkulacje. No. Moim zdaniem to, co pan mówi, to prowadzi nas do takiego wniosku, że ci tak zwani uchodźcy są traktowani przez te banki, które to analizują, nie jak uchodźcy, tylko jak potencjalna trwała migracja do Polski. Więc jeżeli oni nie chcą być uchodźcami, tylko chcą zostać po prostu migrantami, to powinni normalnie wystąpić o prawo do pobytu, to znaczy nie powinno być tej specustawy, za którą głosowali wszyscy poza nami w Sejmie. PiS, Platforma, Lewica, PSL razem przegłosowali specustawy, tylko powinna być normalna procedura wizowa, uzyskanie prawa do pobytu. No i my jako państwo polskie mamy prawo decydować, ile osób chcemy przyjąć na bazie tych procedur. Przynajmniej powinniśmy, widać, że PiS, Platforma, Lewica, PSL nie chcą, ale my byśmy chcieli, żeby zdecydować, czy milion, czy dwa, czy dziesięć, prawda? Jakaś dyskusja, fajnie, żeby była na ten temat, w tej chwili nie ma żadnej. Nie było ani jednej debaty na ten temat w parlamencie przez 8 lat, mimo że PiS otworzył granice dla masowej imigracji. I wówczas powinniśmy zdecydować, ile osób z jakimi paszportami. Ależ mówiliśmy o tym wiele razy. Po prostu trzeba było być może bardziej, nie wiem, ale nie ma instrumentu wpływu. Trzeba mieć większość, żeby wpływać na to, co się dzieje w parlamencie. I tą większość budujemy. Teraz będzie telefon słuchaczki. Dlaczego Konfederacja chce zabronić kobietom dokonywania aborcji? Koniec pytania. A, już koniec. Myślę, tak, że będzie tak. Jakieś rozwinięcie czy uzasadnienie. Otóż na temat. Jest jakieś pytanie odnoszące się chyba do stanu obecnego, a nie do naszych zamierzeń. To znaczy w tej chwili aborcja poza dwoma, zdaje się, wyjątkami jest zakazana, nie przez Konfederację, przez prawo, na bazie ustawodawstwa przyjętego i konstytucji przyjętych jeszcze w latach 90. i nowelizowanych. No tak, ale w programie Ruchu Narodowego zawsze było napisane, że życie poczęte... Tak, bo jesteśmy prorodni, to jest oczywiste, tak, ponieważ uważamy, że każda istota ludzka ma prawo się urodzić, ma prawo do życia. To jest podstawowe prawo człowieka. Natomiast pytanie pani słuchaczki sugeruje, że my chcemy coś tutaj zmienić w obecnym stanie prawnym. Ale czy tymczasem aborcja, ten stan prawny jeśli dziecko jest. Pochodzi z gwałtu, jest dopuszczalna, czy nie? W obecnym stanie prawnym tak. No, ale waszym zdaniem? Tak.
Moim zdaniem każde dziecko ma prawo do życia. Czyli powinna być zakazana również w takim przypadku. To powinien rozpatrzyć Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Konstytucyjny jak dotychczas tą sprawą się nie zajmował. Jak się zajmie, to się dowiemy, jaką ma opinię. Rozumiem, że posłowie Konfederacji chętnie pod takim wnioskiem się podpiszą. Na razie nie było takiego odważnego, który by taki wniosek zainicjował, natomiast jeżeli redakcja Wirtualnej Polski i Radia Z zechce ten temat poruszyć, to myślę, że jest to temat na ciekawą debatę. Przypomnę, że mieliśmy w Polsce wizytę kilka lat temu Rebeki Kisling, prawniczki amerykańskiej, która była dzieckiem urodzonym z gwałtu, która walczy o prawo do życia dla osób takich jak ona i wszystkie uniwersytety w Polsce pod presją lewicowych mediów jak Gazeta Wyborcza zablokowały jej możliwość wystąpień w sprawie prawa do życia dla osób takich jak ona. Fundacja czy pana redaktora to też zdaniem to jest normalne? Jedziemy szkoda, dalej. Szkoda, że nie udało się do tego pytania. Uważam, teraz powinno się toczyć w tej sprawie debata. Może jeszcze na koniec. To teraz kolejna seria pytań, tak czy tak, i będzie musiał pan odpowiedzieć tak albo tak. Spróbujemy, jeśli się da. Szczepienie przeciwko COVID czy HPV? Nie znam się, to się nie wypowiem. No, jedno albo drugie, no przecież pan się znał na procedurach medycznych przed chwilą, więc... Nie przemyślałem sobie, żebym deklarował taką znajomość. Nie, jakby nie ma zaufania do szczepionek na COVID, myślę, że były przereklamowane bardzo mocno. A o szczepionkach na HPV nie wiem prawie nic, więc proszę mnie nie pytać. To bardzo poważny problem, to polecam zainteresować się. Jakby ten problem mnie nie dotknął, także może jestem w grupie szczęśliwców. Kobieta jako partnerka czy jako dobytek? Najlepiej jako, jako żona, tak powiem. Ale partner, no, ale partnerka partner? Czy partnerka to strasznie takie technokratyczne słowo. Partnerzy to są w firmie. No ale żona rodzinie, też może być partnerem, partner, w sensie, że jest... Osoba, którą się kocha. Ale nie dobytek. Zawahał się, nie Panie wiem, czy się pan poseł zawahał. No nie, jest taka Fundacja Patriarchat. Ja wiem, do czego pańskie pytanie nawiązuje, nie? No do Fundacji Patriarchat i tam był nie Janusz Korwin-Mikke. Nie mamy nic wspólnego z tym wydarzeniem. Ale dlaczego był tam w takim razie Janusz Korwin-Mikke? Nie wiem, może go zaprosili. No i tam właśnie panowie tak sobie debatowali, lubi że, być że w przeszłości to kobieta była traktowana jako dobytek. Przechodził z tragarzami, wiesz? Nie, no to było naprawdę, jakbyśmy się cofnęli o 500 lat. Piątka Mentzena czy Polski Ład? Nie było czegoś takiego jak piątka Mentzena. Była. A Polski Ład była to był polski, 2019. Tylko był antypolski. Czyli co pan wybiera? Żadne z nich. Koalicja z PiS czy rządy Tuska? Żadne z nich. Czyli będą przyspieszone wybory. Wspieranie militarne Ukrainy czy dobre relacje z Rosją? Dobre relacje z Rosją w naszym wypadku nie są możliwe. A wspieranie militarne Ukrainy tuż po wybuchu wojny na początku poparliśmy. A później okazało się, że ta polityka jest skrajnie nietransparentna i zagraża zdolnością obronną wojska polskiego. Czyli obecnie trzeba przyhamować. A dlaczego dobre relacje z Rosją nie są możliwe? Bo mamy bardzo sprzeczne interesy. Zresztą z Ukrainą teraz też wyszło, że mamy mocno sprzeczne interesy. Powszechna służba wojskowa, co było tematem tabu przez czy armia zawodowa? Jedno nie wyklucza drugiego, to pierwsza uwaga. Druga jest taka, że armię zawodową mamy, a powszechnej służby wojskowej nie mamy. My jesteśmy zwolennikami dobrowolnych, powszechnych przeszkoleń obronnych. Natomiast jak o przymusie, o obowiązku możemy zacząć dyskutować, jak w ogóle siły zbrojne będą miały zdolność powszechnego przeszkolenia. W tej chwili nie mają. Dobrze, to piwo z Mentzenem czy wino z żoną? Jedno i drugie jest okej. Okay. Ja nie wiem, panie pośle, co pana w domu czeka po powrocie, bo ja nie, no. Janusz Korwin-Mikke. Jedno i drugie się nie wyklucza. Janusz Korwin-Mikke czy Grzegorz Braun? Jeżeli miałbym na tak postawione pytanie odpowiedzieć, to Grzegorz Braun. Koalicja z PiS czy powtórka wyborów? Powtórka z wyborów. I ciekawe, co powiedziałby na to Janusz Korwin-Mikke. I teraz jeszcze kulkę musi pan wylosować, otworzyć, przeczytać pytanie i odpowiedzieć. Sam pan, no pan będzie musiał przeczytać to pytanie. I numer? Raz, dwa, trzy, szybko. Jedno, czy będzie więcej? Jedno, tylko numer proszę powiedzieć. Bo czas nas goni. Numer 20. I proszę czytać. 30 sekund wolnej anteny. Jeszcze farciarz, nie mogę. 30 sekund. Zaczynamy. No. Czas, start. Zachęcam do nie kierowania się w ocenie Konfederacji stereotypami. Zachęcam do poznania naszego dorobku z ostatniej kadencji. Moim zdaniem ten dorobek, on jest zresztą w naszym programie, to jest pierwszy rozdział naszego programu, on najlepiej pokazuje, co będziemy robić w kolejnej kadencji Sejmu, bo oczywiście media wydobywają głównie kontrowersyjne wypowiedzi, głównie jakieś potknięcia, ja to nawet rozumiem. Natomiast Konfederacja jest siłą merytorycznej opozycji, która zapowiada zmianę jakościową w polskiej polityce.
My tej zmiany dokonamy, oczywiście z pewnymi trudnościami. Koniec. I poznawszy, koniec, co robiliśmy koniec, przez ostatnie 4 lata, widać zapowiedź pytania, tego, co będziemy robić. Takie dobre pytania były. Sprawdźmy wyniki ankiety. Co tam widzisz, Beata? No, widzę. 82% po takiej do serii 9, kontrowersyjnych pytań. Do 18. 18. Tak? Niewiarygodne. No, a przy ilu, 82%. Przy ilu ankietowanych? 800 głosów. Czyli... Muszę powiedzieć, że chyba do tej pory... Tak, musimy kończyć. To był dobry Krzysztof Bosak wynik był z nami. Dziękujemy bardzo. Widzimy i słyszymy się za tydzień 21:30. Dziękujemy. Dobranoc. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy. I liczę na obecność w studiu Wirtualnej Polski jeszcze przed końcem kampanii. Dobrej nocy. A w radiu już nie?